Drodzy, witam Was na moim kanale, witam Was z kawą i witam Was w takim domowym daily vlogu. Ja siedzę w domu ten cały tydzień, dzisiaj mamy czwartek, ponieważ no choroba nie odpuściła, musiałam iść do lekarza, dostałam tabletki, także do piątku, do jutra siedzę w domu. Już jest lepiej, na początku tygodnia było gorzej, już jest lepiej, także szybko mi to zaraz przejdzie, miejmy nadzieję. No i co? No i stwierdziłam, że nagrywam dzisiaj dla Was takiego daily vloga, bo nic dla Was nie nagrywałam, a miałam w planach nagrywać dla Was vloga szkolnego, ale że do tej szkoły nie poszłam, no to plany trzeba było zmienić. No i co? Następnie zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i zapraszam Was do dzisiejszego vloga. Przez to, że jestem chora, znowu się przestawiłam w taki tryb, że chodzę późno spać i wstaję koło 11, 12. Także no, będzie ciężko. Znowu się muszę przestawić w tryb wstawania wcześniej, bo jak zacznę znowu do szkoły chodzić, no zacznę, no pójdę do tej szkoły. Jak wyzdrowieję, no to trzeba będzie wstawać o tej 5, o tej 4, w zależności w który dzień, na którą będę mieć. No. I jak słyszycie po mojej głosie, jest już lepiej niż było w tamtym tygodniu, bo w tamtym tygodniu gadałam przez nos. Teraz już jest normalnie, katar mi prawie zeszedł. Jeszcze mam taki silny kaszel, ale biorę tabletki antygrypsa czy coś takiego. Także mi to przechodzi pomału. I miejmy nadzieję, że mi to już po prostu szybko przejdzie, a nie pomału. No. Teraz się przeniosłam do kuchni, bo robię obiad. Miałam robić normalną tortillę, normalnego kebaba, kto jak zwał. Ale robię meksykańską tortillę, tortillę po meksykańsku, bo ostatnio byliśmy z moją mamą i mi tak mega smakowała, że stwierdziłam, że też dzisiaj robię tak, że kurczaka już pokroiłam, pięść kurczaka pokroiłam na kostki, no takie w kostki i podsmażam, przyprawiłam i no i będę Wam pokazywać proces, to robię, będziecie potrzebować tak oczywiście kurczaka, to tortillę, ja mam taką, no, cebulę, sos pomidorowy, z tego co kojarzę, no ale zresztą będę Wam pokazywać i... Część obiadu, jakby mam już gotową, to się poddusiło. Jeszcze muszę to przyprawić, bo tego nie przyprawiałam. No. No i później tylko to zrobię w tortillę, podsmażę. No i będę mieć taki obiadek.
Nie wiem, zobaczymy, czy to będzie dobre. Powiem wam, że pierwszy raz ja lubię takie coś. No. Może to nie jest ala meksykańskie, bo są tam tylko, nie wiem, trzy składniki, bo mięso i papryka, sos pomidorowy do tego. No i jak mówiłam, będę to przyprawiać i później to zawijać w tortillę, także no, taki obiadek na dzisiaj. Hejka vlog, witam was z kawusią. Dzisiaj taki duży kubek kawy sobie zrobiłam i witam was w piątek, weekendu. Początek, jak słyszycie po głosie, już jest lepiej. Jeszcze mnie kaszel męczy i troszkę katar, ale miejmy nadzieję, że to mi szybko przejdzie. Także co, ja piję sobie kawusię i no, wczoraj miałam robić pazdąście, ale mi się nie chciało, dlatego dzisiaj zrobię sobie pazdąście. Po prostu robię hybrydy, nie przedłużam ani nic, tylko po prostu zrobię sobie hybrydowe pazurki. Oczywiście będziecie to wszystko tutaj widzieć na vlogu. Także co, kawę piję i później robimy pazurki. Także zapraszam was na spędzenie kolejnego dnia tego vloga za mną. Także jedną rękę już mam zrobioną, może nie wyglądają za ładnie, bo ja nie robię często paznokci i po prostu jak robię, to się staram, ale no coś mi nie wyszło i no nie jest to za ładnie, mówi się trudno, jeden mi po prostu paznokieć nie wyszedł. A, tak to tak się prezentuje. Jeżeli chodzi o kolorek, jaki mam na paznokciach, to jest ze Stars 006. Ja wam go pokazywałam w którymś vlogu. Także taki fajny kolorek. Jakoś ostatnio mam fazę na te kolorki, bo jak robiłam poprzednie paznokcie, to też robiłam tym kolorem. No i teraz też tym. Także drugą rękę też będę robić zaraz, ale to już poza kamerą.